Ile to ja się naczytałem o sobie w tym internecie w starym roku, no ale teraz mamy nowy rok, a w nowym roku trzeba się całkowicie zmienić. Takie mam postanowienie, w ogóle tych postanowień noworocznych mam całe mnóstwo. A pierwsze jest takie, że nie będę chodził do pracy, kiedy mi się nie chce. No i tak na przykład dzisiaj, jest wtorek, ja nie idę do pracy, po prostu nie mam ochoty. Jestem już na lotnisku, bo jadę na mecz. To moje kolejne postanowienie, aby w nowym roku oglądać jak najwięcej meczów piłkarskich. Dziś derby Genui, na razie przesiadka w Mediolanie, jest około godziny 10, więc pora na jakieś śniadanie może. No właśnie, kolejne postanowienie noworoczne, będę chlał piwsko w tym roku. Ale że kolejnym postanowieniem jest to, że schudnę trochę, więc na śniadanie piję małe, pół litra. No i jesteśmy już w tej słynnej Genui, a z czego słynie Genua? Z tego, że urodziła się tu Sabrina! No Sabrina to miała wielkie przeboje. A jej największym przebojem to były cycki. Tak przy okazji, kolejne postanowienie. Jak będę się w tym roku analizował, to sobie zmienię rękę. W ogóle tu mówiłem, jesteśmy, bo tutaj jeszcze jest kolega piłkarz. Zespołu AMT Nowa Wieś, Liga 7, klasa A. On grał pierwsze skrzypce w meczu z Piastem Piastów, przegranym w tym sezonie 0-13. Teraz będzie mówił, że nie gra w tym meczu. Nie grałem w tym meczu. Maszem nas powitała Genua. A? Dokumenty. Dokumenty? Kontrolą policyjną. My nas garnęli, wszystko nam sprawdzili w bagażach. Mi się wydaje, że to jeden z panów chciał sprawdzić, jakie teraz w Polsce się majtki nosi męskie. Wszystko bardzo wnikliwie tam przejrzeli. Chyba nawet sprawdzali czystość. Dobrze, że to pierwszy dzień wycieczki. To jest chyba dom Kolumba, wyczytałem gdzieś. Krzysztofa. Chyba wychodzi na to, że Krzysztof Kolumb odkrył Genuę. Tu mamy flagę Sampdorii, a tu pewnie Genui. No jakie barwy ma Genua, nie takie? W międzyczasie dowiedziałem się, że do Genui zawitał też kolega ze Szwajcarii. Jeszcze kolega ze Szkocji się trafił. Tak sobie rozmawiamy tutaj w międzynarodowym języku futbolu. Well, a lot of different things I could say. O kurwa! Ja pierdolę. No dobra, przed nami te derby, Genui. Kurwa, to są te schody. Ja kiedyś chodziłem w drugą stronę, to myślałem, że urodzę. Na szczęście tylko się zesrałem. Jeśli ktoś powiedziałby, że Genoa to stara kurwa, na pewno w 50% miałby rację. Bo Genoa... to najstarszy włoski klub piłkarski. A Sampdoria to z kolei najstarsi ultrasi na świecie. Jako pierwsi kibice zaczęli używać terminu ultras. A moje kolejne postanowienie jest takie, że w tym roku będę wreszcie przeklinał siarczyście. Jebać wszystko, racę na boisko. Co można powiedzieć o tych derbach? Szybko się zrobiło 0-3. Potem się skończyło 2-3. Bardzo mi się podobał motyw z tą podgrzewaną murawą. Chciałbyś mieć taką podgrzewaną murawę w Nowej Wsi? Muszę się mieć murawę w Nowej Wsi. Żeby trochę trawy rosło i żeby była w miarę równa. Naprawdę dużo nie oczekuję. Dobra, jedziemy na deser włoskie Krakoe. Let's sing it! Piace, grazie, sono acciacce, scolacce, 1990, World Cup Italia, Salvatore. Your turn. Come on, nie ma szans. Prosiłem tyle, żeby śpiewać. Quattro volte da differendere, ance con i
dipendenti. Ti vorrei ma lo si non si può. Tra di noi questo no non si può. Co te derby robią z człowieka? Dobra, sobota. Jaka tam sobota? Środa rano. Bardzo przyjemnie mi się siedzi w tym hotelu, ale pora już wyjść na zewnątrz, żeby się trochę ogrzać. Cieplutko. No cieplej niż w hotelu. Tak w ogóle to wczoraj zapomniałem powiedzieć bardzo ważną rzecz, że derby Genui to są derby latarni, bo to jest taka latarnia jakaś słynna, ale nie chce mi się do niej iść, więc pokażę Państwu inną. Też ładna. Pora ruszać do Parmy. Na szczęście to niedaleko. 4 godziny raptem. Teraz przesiadka w miejscowości Specja. 40 minut. A mi się przypomniało, że w tym hotelu w Genui, z okazji tego, że nie było ciepłej wody, nie było ogrzewania i nie było śniadania, bo święto i nie było gdzie zakupu zrobić, oddali 5 euro. No i teraz trzeba jakoś je spożytkować. Jaka ładna wlepka. Chyba sobie wezmę na pamiątkę. No niestety, źle się zerwała. No i udało się dojechać do tej Parmy. Się człowiek wynudził w tej podróży. Nie wiedziałem co robić. Wszyscy czytali jakieś książki. Ja sobie postanowiłem, że w tym roku żadnych książek czytać nie będę. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Obrony Drzew, który twierdzi, że książki są nieekologiczne. A kodu to ja się zawsze będę słuchał. Kolejne postanowienie. W tym roku nie będę palił za sobą żadnych mostów. A na tym placu pewnie kibice Parmy będą świętowali w tym roku awans zespołu do trzeciej ligi. Parma gra teraz w czwartej lidze. Jak wiadomo, w ubiegłym roku drużyna zbankrutowała. Dziś w Parmie wszyscy podążają w stronę stadionu. Wielki mecz z zespołem Union Artigiano Campo, jakieś takie. Kibice tego Unionu coś tam. To chyba nie są wielkimi smakoszami szynki parmeńskiej i parmezanu, bo ich tutaj nie widać na stadionie w ogóle. No i 3 brameczki się zobaczyło. Łatwe zwycięstwo Parmy do jajca. No i teraz jeszcze szybciutko trzeba coś przekąsić. Spadam. Szybciutko i dużo, bo w tym roku postanawiam jeść, tak jak zalecił mi dietetyk, duże porcje, ale za to w małych odstępach czasu. Tyle tych postanowień, niełatwo się będzie tego wszystkiego trzymać, ale sprawdziłem poradnik, co zrobić, by być konsekwentnym. Wypisałem sobie kilka punktów, które pomogą mi osiągnąć sukces. Pamiętaj o tym, co cię naprawdę uszczęśliwi. Nie pozwól, by inni ci powstrzymali. Miej z tego trochę frajdy. Należy pamiętać, że nowy nawyk tworzy się raz na zawsze. No po takich wskazówkach chyba nie powinienem mieć najmniejszych problemów, ale tak na wszelki wypadek, to niech ten rok już się kończy.